Nie mam może pytania, ale takie prośby o komentarz pana Rymkiewicza, który powiedział, nie wiadomo kto tu rządzi. Może pan by coś może więcej rozwinął, bo no, co długo tu jesteśmy, nie wszystko wiemy i nie wszystko może rozumiemy. No pan się tak kryguje, prawda? Pan się tak kryguje. My tutaj niepiśmienni, prawda, nie wiemy, my tutaj polonusy, co my tam możemy wiedzieć, prawda? Oczywiście państwo sobie, mam nadzieję, nie dajecie wmawiać, że wy tutaj nic nie rozumiecie. Mam nadzieję, to jest dygresja, zanim odpowiem na pana pytanie. Mam nadzieję, że państwo doceniacie samych siebie i że rozumiecie, jak jesteście istotni. Jak istotne jest to, że są jeszcze jacyś Polacy, którym nie wykręcił języka, język PRL-owski, post-PRL-owska poprawność polityczna nie jest wyznacznikiem ich myślenia. To jest bardzo ważne, to jest niezmiernie ważne. I tak rozmawialiśmy dzisiaj przy posiłku popołudniowym, że probierzem, miarą tego, jakie to jest ważne, jest zaangażowanie sił reżimu warszawskiego w rozwalanie tego, co tutaj jest, w dezintegrowanie emigracji. Moja ocena prywatna jest taka, że to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest bezprecedensowe, jeśli idzie o ostatnie dwie dekady, to się daje porównać tylko do tego, co robili powiedzmy generałowie Czempiński z generałem Petelickim w latach 80. z emigracją, prawda? I ich koledzy ze służb niebieskich i służb zielonych i innych. To, co wtedy oni robili, stawali na głowie, żeby całą transformację ustrojową asekurować także od strony emigracji, żeby na emigracji uplasowali się klakierzy transformacji ustrojowej, żeby rozgłośnie organizacje, środowiska emigracyjne dawały amortyzację i zabezpieczenie propagandowe okrągłemu stołowi, prawda? I później mam wrażenie, no troszkę się wkradło w to dezorganizacji, no bo tam generałowie musieli się troszkę zająć własnymi pieniędzmi i się przewerbowywali na różne służby, to nie mieli czasu na was, a teraz oni mają czas i na pełny etat się wami zajmują. I tu są różne są tego symptomy i poszlaki. To są na przykład, to jest aktywność dyplomatów post-PRL-owskich, warszawskich, którzy jak wiadomo działają wedle wytycznych w rodzaju czarnej listy ministra Sikorskiego, którą to listę otwiera pan Kobylański z Ameryki Łacińskiej, ale nie wątpcie o tym, że czarna lista jest dłuższa. Czarna lista jest dłuższa i dyplomaci post-PRL-owscy w rozmaitych placówkach, które macie także i tutaj, w tej okolicy, oni się zajmują sprawdzaniem tego, kto z was na przykład przychodzi im tam krew psuć i demonstruje, jak przyjeżdża premier warszawski tutaj. Oni sobie to na pewno piszą.
oni po prostu, oni by stracili tę pracę, jakby oni tego na kartce w kratkę przynajmniej nie notowali. Więc traktujcie to Państwo jako komplement, pod własnym adresem, komplement. Jest emigracja ważna. Jest bardzo ważna i ja często się czuję skrępowany takimi pytaniami o to, co ja myślę, takim oczekiwaniem, że ja sformułuję jakąś diagnozę, że ja wystąpię w charakterze wujka dobra rada wobec was. Ja sądzę, żeby się bardzo w kraju przydało, żeby głos wasz był bardziej tam słyszalny. Żeby wasza opinia o tym, co się w kraju dzieje, była artykułowana i była głoszona. I w związku z tym miejcie państwo to poczucie, że może czasem myślicie, że nieważne są jakieś tam gazetki, tu jakieś radyjko. Bardzo ważne, bardzo ważne. Internet to jest takie okno, może nie okno całe, ale w każdym razie lufcik, który stwarza nowe możliwości. Nie myślcie, że to nie ma znaczenia, co kto tutaj na jakim blogu napisze. To ma znaczenie. To ma znaczenie. I ja was bardzo proszę, wy komentujcie sprawy krajowe. Nie dajcie się właśnie zepchnąć gdzieś do jakiejś mysiej dziury, gdzie by was chcieli poupychać ci tam jacyś radcy i sekretarze, którzy wam się przedstawiają. Jak słyszę, zapraszają młodzież waszą na różne szkolenia do Warszawy. Opowiedział mi przedwczoraj ktoś w Chicago, że na przykład dzwonią z konsulatu do szkoły polskiej, że bardzo chcieliby się spotkać z nauczycielami, ale przed trzydziestką, tymi przed trzydziestką, prawda? No bo po trzydziestce to już jest nieuleczalna reakcja, więc nie ma co z nimi gadać, prawda? A przed trzydziestką to oni jeszcze mają nadzieję, że przekabacą, prawda? Bierzcie to pod uwagę i bądźcie dumni z tego, jeszcze Polska nie zginęła, póki właśnie wolni ludzie po polsku gadają, chcą się spotkać tak jak tutaj i jak się spotkają, to czasem coś takiego uknują, że tych generałów tam postsowieckich w Warszawie naprawdę szlak trafia, więc cieszcie się z tego, prawda, że działacie im na nerwy, działacie im na nerwy. A kto w Polsce rządzi? No rządzą ci generałowie, proszę pana, rządzą ci generałowie, to znaczy rządzi postsowiecka bezpieka, która jest przewerbowana na szereg różnych służb, kilku, powiedzmy pół tuzina różnych państw głównie, prawda? Większość z nich nigdy nie straciła łączności ze swoją stolicą apostolską na Kremlu, nigdy nie straciła z nią łączności, większość. Natomiast niektórzy, co nie jest żadną moją wiedzą ezoteryczną, prawda, pochodzącą z jakichś plotek, wiedzą zakulisową, o tym są książki. Nawet postkomunistyczny taki minister Siemiątkowski napisał książkę, zresztą apologetyczną dla tak zwanego wywiadu PRL-owskiego i tam w tej książce jest mowa o tym, jak oni szukali kontaktu z Amerykanami, żeby się przewerbować, prawda? No niewątpliwie robili to tak, jak to robi Luca Brasi w Ojcu Chrzestnym pierwszym. Pamiętacie państwo? Idź i powiedz, że jesteś niezadowolony z naszej rodziny, prawda? Wysyła Ojciec Chrzestny swojego głównego tam płatnego mordercę. No i tak to było, że oni poszli do różnych innych rodzin. Ja myślę, że to są przede wszystkim Moskale w Polsce, że to są Niemcy, że to są Niemcy, to są służby niemieckie. Tutaj mam z Wrocławia i Dolnego Śląska, mam, prawda, moją osobną teorię na dla tego regionu, osobną na ten temat. To oczywiście są służby amerykańskie, z którymi generał Czempiński tam z kolegami w Lizbonie negocjowali właśnie w 89 roku, za ile się sprzedadzą. No ale obok generała Czempińskiego jest jego podwładny z SB, generał Petelicki, bo on teraz chodzi w takim zielonym mundurze. On się chętnie fotografuje w rogatywce. Jemu niebieski mundur przysługuje, bo on przez 20 lat w służbie bezpieczeństwa służył. Prawda? Więc nie tam zielona rogatywka. Otóż generał Petelicki kim został? On został dowódcą oddziału Grom. Oddziału Grom. Na cześć Gromosława Czempińskiego, notabene, ten oddział Grom. Bo to jego przełożony z SB. Otóż do czego, do jakich celów został utworzony oddział Grom?
To był oddział specjalny za amerykańskie pieniądze, przeszkolony, ciężkie pieniądze, na użytek bardzo konkretnej operacji, mianowicie transferu emigrantów żydowskich ze Związku Sowieckiego do Izraela. Taka była wielka operacja. To był jeden z głównych punktów tych negocjacji, których efektem jest tak zwana transformacja ustrojowa. Chodziło o uwolnienie z niewoli babilońskiej, sowieckiej, Żydów sowieckich, którzy nie pragnęli dalej być sowieckimi obywatelami. I otóż transfer odbywał się przez Warszawę, Budapeszt i oddział GROM został utworzony specyficznie do tego, żeby te operacje osłaniać. No i teraz jest pytanie za 10 groszy. Za 10 groszy pytanie. Generał Petelicki, dowódca, twórca tego oddziału. Czy tak poważne państwo jak Izrael dopuściłoby do tego, żeby tak poważną funkcję pełnił ktoś przez służby tego państwa, nieprześwietlony i nieoceniony jako co państwo podpowiadacie? O, państwo mówicie swój, zaufany. To ja już nic nie powiem, jak państwo tak mówicie. Więc oczywiście to są służby Izraela w Polsce i to wiemy nie tylko z przykładu konkretnego generała Petelickiego, ale wiemy też z literatury przedmiotu, z książek historycznych. Jest książka, którą polecam, wydało ją w języku polskim takie postkomunistyczne wydawnictwo BGW. Wydało ją złośliwie, bo tam jest mowa o pieniądzach CIA dla Solidarności. Książka nazywa się Victory, Zwycięstwo, autor Peter Schweitzer. I w tej książce czytamy o tym, jak na użytek wojny z Imperium Zła prezydent Reagan wysyła swojego wybitnego szefa bezpieki Williama Billa Casey w misję. Bill Casey odwiedza 3 stolice, żeby pozyskać sojuszników w tej świętej wojnie z Imperium Zła. Jedzie mianowicie do Watykanu, gdzie Ojciec Święty obiecuje udostępnienie, jak to się mówi w języku służb, aktywów operacyjnych, jakimi może dysponować Kościół katolicki w Polsce. No, nazwiska, adresy, kontakty, prawda, lokale, plebanie, jednak quasi-eksterytorialne w Rzeczypospolitej, także i tej ludowej. Jedzie następnie Casey, to oczywiście się dzieje nierównocześnie, to nie jest jedna podróż, ale składa też wizytę na, amerykańscy dyplomaci składają wizytę na Bliskim Wschodzie, w Arabii Saudyjskiej, gdzie powodują odkręcenie kurka z ropą, co przyspieszy bankructwo Sowietów, no bo ceny ropy spadną gwałtownie, i składa Bill Casey wizytę osobiście w Tel Awiwie, Jerozolimie, gdzie służby izraelskie umawiają się na udostępnienie, ale także rozbudowę siatek izraelskich w PRL-u. Udostępnienie oraz rozbudowę. Udostępnienie tego, co w naturalny sposób było i tak już dość rozbudowane, a rozbudowę, no bo są, prawda, inwestycje. I tak za amerykańskie pieniądze w latach 80. siatki izraelskie w PRL zostały rozbudowane. Następne pytanie za następne 10 groszy, czy w ciągu ostatnich 20 lat był jakiś znaczący powód, żeby to, co zostało za ciężkie pieniądze wcześniej rozbudowane, żeby zwijać? No, prawda, czy był jakiś powód? Nie sądzę. Z tych względów przypuszczam, że aktualnie w Polsce bardzo silnie reprezentowana jest racja stanu kilku różnych państw, z których żadne nie jest polskie. Tak? Sądzę, że bardzo silnie reprezentowana jest racja stanu kilku państw, tych, które wymieniłem, ale także i inni trzymają rękę na pulsie. To, w jaki sposób reprezentowana jest ta racja stanu, no to pokazują nominacje. Na przykład ambasador Republiki Niemieckiej w Polsce, w Warszawie, taki, co od 2 lat u nas urzęduje,
to poprzednie jego, on ma zresztą taki arystokratyczny rodowód i otóż napisała Polityka kiedyś, w takim artykule zresztą o arystokratach niemieckich, więc o tym aktualnym ambasadorze niemieckim, który nazywa się von Fitch, czy Fritsch, nie chciałbym, przepraszam, na F. Otóż pan ambasador, tak napisała Polityka, że w latach 80. zawarł znajomości z polskimi opozycjonistami. Prawda? Czyli takie ma dobre kwalifikacje, bo tutaj ludzi zna, przyjaźni się, ale jakie było jego poprzednie miejsce pracy, jaka była jego pozycja, zanim go rzucili na ambasadora do Warszawy? Otóż on był wiceszefem BND, czyli niemieckiej bezpieki, tak zwanego Urzędu Ochrony Konstytucji. Czyli jeżeli on był szefem, wiceszefem tego urzędu, no to jeżeli on w latach 80. się przyjaźnił tutaj z jakimiś opozycjonistami, to w jakim charakterze? No w jakim charakterze, prawda? Więc jeżeli Niemcy grają w tak otwarte karty, że przysyłają oficera prowadzącego do agentury pozyskanej w latach 80., no to, proszę Państwa, to znaczy, że to jest też demonstracja wobec świata. Niemcy zaznaczają swoje terytorium, obsikują swój kąt, tak? Bo to jest dla całego świata jawne, jawne. Oczywiście, proszę pana, działa w polityce, działa element ambicji prywatnych interesów, więc ci funkcjonariusze tych postsowieckich służb, którzy albo ani przez moment nie przestali być wierni Moskwie i tylko Moskwie, albo też wdali się w jakieś romanse przelotne z innymi służbami, oni przez tych 20 lat, no znacznie dłużej, bo oni wcześniej od nas maluczkich wiedzieli, że to się wszystko radykalnie zmieni, więc zaczęli robić interesy już w połowie lat 80., zaczęli się do tego przygotowywać. No to są, prawda, w tamtych czasach zostali desygnowani ci przyszli plenipotenci masy upadłościowej po PRL-u. Pan Solosz, pan Kulczyk, pan Walter, prawda, oni, pan Weichert, żeby świata mediów się trzymać, oni wtedy baczne oko służb wyłowiło ich, dostrzegło ich talenty i zostali desygnowani do tego, żeby robić kariery w post-PRL-u i zarządzać prawdziwymi pieniędzmi, które będzie można, prawda, prawdziwie konsumować. To, że to nie jest gołosłowne, co mówię, no to tutaj takie dowody, że pan Walter na przykład, wiecie państwo, że to jeden z ludzi decydujących o kształcie, o tak zwanym ładzie medialnym w post-PRL-u. Otóż jest zachowany taki list osobiście przez Jerzego Urbana, napisany do Wojciecha Jaruzelskiego, w którym Jerzy Urban we wczesnym stadium stanu wojennego zwraca uwagę generałowi Jaruzelskiemu, że jest taki wybitny talent propagandowy, Mariusz Walter, i nie trzeba, żeby on się marnował. Nie trzeba, żeby on się marnował, prawda? Więc to nie są hipotezy, to nie jest wyssane z palca, tylko właśnie historia. No I otóż te służby robią pieniądze od ćwierć wieku najmarniej. Kto był gapa, się zagapił, no to później tam do tego przystąpił. Ci, co przez własnych kolegów zostali najgorzej potraktowani, no to ci ubecy jeżdżą tam na taksówkach jakichś, ale to jest mniejszość. Większość jakieś tam ma siłownie, firmy ochroniarskie, no a prawdziwi gangsterzy robią prawdziwe pieniądze. I najwięksi gangsterzy z bezpieki wojskowej, no to robią pieniądze na tym, na czym się robi największe pieniądze. Oni tam nie sprzedają mydła czy powidła, tylko sprzedają czołgi, rakiety, prawda, śmigłowce. Takie rzeczy robią. Robią interesy. I jak robią interesy, to się też między sobą kłócą, prawda? Bo to jest nieuniknione. Oni mogą być, może być solidarność mafijna między nimi, ale jak są różne interesy, to są różne gangi. No i od czasu do czasu jeden gang próbuje wycyckać lub wykolegować drugi. I wtedy przychodzi Rywin do Michnika i od czasu do czasu
odkrywa się jakaś karta i my się czegoś dowiadujemy przy okazji, prawda? Dowiadujemy się o tym, jaka tutaj gra naprawdę się toczy. No taka jest moja odpowiedź na pytanie, kto tam za fasadą tego, co Jarosław Marek Rymkiewicz nazywa rządem telewizyjnym, co tam się w istocie dzieje przez ostatnich 20 lat. Tak to widzę.